Cześć moi drodzy, z tej strony Spano, witam w kolejnym odcinku Policji versus Złodzieje, w serii, w której łapiemy topowych youtuberów na polskim YouTubie i w zasadzie to wsadzamy ich do pierdla. Łatwizna, widzowie, łatwizna, ale czasami okazuje się, że to wcale nie jest łatwizna, tylko dają nam ładny wpierdziel. Jest oczywiście dzisiaj ze mną Wander oraz Dzik oraz Rezer. Siemano! Siemano! Siema. Oczywiście linki do kanałów chłopaków również są w opisie. No i do naszego przestępcy również wpadajcie i zobaczcie, jak wyglądała perspektywa złodziejów. Bo oczywiście dzisiaj naszym przeciwnikiem, kochani, jest nikt inny jak Rezigiusz, Rezi, Remek, dobrze go kojarzycie. Jeździ takim pięknym, żółtym Mustangiem. Ciekawe, czy dzisiaj również będzie nam nim uciekał. Także, jesteście gotowi? No jak? Oczywiście, że tak. No to co? No to do radiowozu. Bierzecie ekipę, się ustawiamy i czekamy na startu. Powodzenia. Jeszcze ze mną tutaj w samochodzie dzisiaj będzie mój montażysta Dawid Szło. To jest osoba, która montuje mi wszystkie filmy od Życia Gangstera, widzowie, do dzisiaj Policji Złodzieje, więc jego dzieła widzicie na moim kanale. Także przywitajcie tutaj oklaskami Dawid Szło. Na cześć, Dawid Szło. Jak się trzymasz dzisiaj? Jesteś gotowy na akcję? Kurde, pewnie, że jestem gotowy. Witam bardzo serdecznie. Także, kochani, zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie Dawid Członowi. Ale jest jeszcze jeden gość, którego nie przedstawiłem na szczycie tej wieży. Czai się tam, on się tak będzie czaił, stary, cały odcinek za nami, zobacz. Siema. Jest Ospek, dzień dobry. Cześć, no bo czaję się, już was obserwuję, sprawdzam wasze movementy, żeby nie było tak łatwo, chłopaki. No stary, no to chyba jakaś klepa zaraz będzie. Jestem łagodny, nie będzie klepania. Tak będzie, mówią zawsze ci, co są najbardziej agresywnie, nie, ja spokojnie, to, a potem jest, no, przypał dla nas straszny, także muszę być czujny. Tak jest, może być różnie, widzowie, perspektywa policji na kanale Ospano, dlatego serdecznie zapraszam po obejrzeniu naszej perspektywy tutaj, żebyście zobaczyli, jak sobie policjanci radzą, miejmy nadzieję, że będą się radzić najgorzej na świecie dzisiaj. No i co, Ospek, co więcej gadać po prostu, no, życzę wam powodzenia, policjantom. No uważajcie na siebie, no, co mogę powiedzieć. No, wy również uważajcie, wiesz? Będę obserwował miasto, także co, opaki. Ja symbolicznie spadam, a wy uważajcie. A ty ze serio spadasz? Już jesteśmy po przywitaniu z chłopakami. Tam mówili mi, żebym był ostrożny. Ja też ich ostrzegałem, żeby byli ostrożni. Także dzisiaj łapiemy Rezigiusza jego Mustangiem. Warto wpaść tam na kanał Reziego i zobaczyć, że ma tam bardzo fajne losowanie. Także też zapraszam, żebyście sobie obczaili kanał Reziego, kanał Kaliego. W sumie w odcinku Kaliego też będzie o tym wspominane. Więc fajna zabawa przed nami. I mam nadzieję, że pokażę się tym Mustangiem na mieście. Chętnie bym za nim trochę pojeździł. Czy moi policjanci są gotowi na startu? Proste, że tak. Yeah. No dobra, no to superancko. Czy mój nawigator po mojej prawej stronie też jest gotowy? Tak jest. No to słuchajcie, w momencie, jak rozpocznie się startu, rozpoczyna się rozgrywka. Dzisiaj chyba w Dziku z Wanderem są w mieście, natomiast Rezer jako kolejny tam dowodzący oddziałem Paleto Sandy będzie właśnie tymi regionami, będzie tych regionów pilnować. Sam nie wiem, gdzie chłopaki mogli mieć dziuple, zwykle spekulujemy. Co myślicie o Rezi? Mi się wydaje, że Rezi to on będzie sprytny strasznie, będzie chciał nas wykiwać i ja myślę, że on nie będzie chciał szybkiego dojazdu, znaczy długiego dojazdu z jakiegoś Sandy czy coś, tylko myślę, że on sobie wybrał jakąś dziuplę tutaj w centrum, która nas zaskoczy. Także spodziewałbym się w pierwszych minutach bardzo szybkiego ataku na jakiś sklep, bank czy coś tym podobnego. Pacific Bank w pierwszych 30 sekundach, zapamiętaj. Kurde, to by było mocne. Miejmy nadzieję, że tego nie zrobią. Ja tam jadę od razu. No dobra, ekipa policyjna moja, no to czekamy na startu. No oni tam pewnie jeszcze obgadują pewnie swoje rzeczy, jakieś strategie. Nie będę się dzisiaj mówił, że będzie łatwo, bo ostatnio Damian no, nam pokazał, że to wcale łatwe nie jest. Takie spokojne osoby mają tendencję do tego, że nie robią tych głupich ruchów. Na przykład Jacob jest takim, wiadomo, dobrym aimerem i Jacob nastawił się na dobrą jatkę, nie? Więc z Jacobem było trochę inaczej, natomiast Damian nas wykiwał strasznie, a Shio to już nie wspomnę, Shio miał taktykę ukrywania się w górę i jeżdżenia po górach i wkurzania policji, także jestem ciekaw, co dzisiaj Remek pokaże, nie? Uwaga, mamy odliczanie, 3, 2, 1, startu, lecimy! Dobra, tam moi generałowie, pana nie o, tylko pana komendanto, powodzenia, chłopaki! Dzięki wielkie! Powodzenia, życzę wszystkim! Widzę, że to już pierwsze zderzenie, nasza policja to po prostu, no nie wiem, no zaraz nasz tu fundusz dojedzie totalnie, prezydenci, co inne sprawy, bo to już jest rozwalka na mieście, także, o właśnie, no już jakiś dzban we mnie znowu wjechał, tak to wygląda. Musicie ich zdegradować, ucinamy pensje dla policjantów.
Dobra, Dawiczon, słuchaj. Słucham. Czekamy na jakiś rozwój sytuacji, gdybyś był na tyle miły i w momencie jak zobaczysz jakiś napad, mógł go zaznaczyć, to od razu się tam udamy. Jestem ciekaw, jak zaczną. Ja myślę, stary, że zacznie się w centrum. Jestem niemal tego pewny, że Rezi tak zacznie. Są cwane lisy. No, słuchaj, no taka jest moja rola, tak? Żeby zaznaczać, tak? No myślę, ja osobiście myślę, że to nie będzie takie stary. Mi się zdaje, że oni gdzieś zaczną na północy A? Wyspy. Co to za strzały? No, Paleto. Ale tam nie ma ludzi? Paleto zaczęli? Paleto! Napad się zaczął Paleto. Ja pierdziel, dobra, jedziemy. To był napad. Tak, to jest bank. Te strzały to jest napad w Paleto, co się musiało zbugować, także uderzajcie tam paletowicze do Paleto. Mamy pierwszy trop, gdzie zaczęli, więc na pewno są z regionów Paleto. I jakby tam ekipa Rezera mogła się rozglądać za potencjalną dziuplą, okej? Okay? Stary, my już tam jedziemy. Dobrze. A co się na autostradzie dzieje w lotówce? Gdzie dokładnie? Na wylotówce jakieś strzały były. Tak? Tak w sensie, się... no powiadomienia przychodziły. No a to nie było w Paleto? Nie, na wylotówce były strzały normalnie. Jest ale... Paleto i wylotówka. Jak oni tak szybko się przemieścili? No, no właśnie, stary, nie wiem, czy to oni, czy może jakiś niekompetentny policjant, ale popytaj się swoich, guys. Dobra, już pytam. Bo na pewno te w Paleto to byli oni, co nie? To ja jestem niemal tego pewny. Tak, dwóch to, ich było? Tak, to ktoś ode mnie strzelał, jakiś idiota. No to degrad i ucinanie pensji i będzie musiał sobie utrzymać rodzinę w inny sposób. O problemu. Jakby to tak wyglądało w policji, widzowie, to byłoby ciekawie. Może tak wygląda, sam nie wiem. No dobra, pierwszy napad mają, załóżmy, że ten bank w Paleto był. 37 minut, kochani. Dawid, nie wiem, czy jest sens tam jechać takim już tak szczerze. No, ja bym obstawił, oni pewnie będą wracać do miasta, bo chociaż w stronę Sandy lewą autostradą, może tam bym gdzieś się zakręcił. No dobra, tak zrobimy. Pamiętajcie, że blipy działają do jakiejś odległości, także my się nie widzimy do końca wszyscy na mapie, chyba że jesteśmy obok siebie, nie? To jest mylące dla nas, ale ułatwiające dla przestępców niestety. Czyli co, jedziemy tutaj na prawo, Dawid? Tak, no ten na waypointa. Dobra, pan montażysta tak mówi, pan montażysta tak... O, i gdzie mamy napad 7 km? Napad Paleto, lecimy, jesteśmy zaznaczaj. Blisko. Dobra, to jedziemy, ja też tam sobie dojadę za jakiś czas. Kilometr. Dobra, oznaczone. No to lecimy, widzowie. Oni grubo strasznie lecą, najpierw był bank w Paleto, teraz jest sklep na... Mamy Mustanga. Mustanga, gdzie go macie? Na stacji stoi. O kurde, no to zaczajcie się na niego, zaczajcie się. Dajcie mu tego, ja chcę tego Mustanga w trakcie jazdy. Wsiadł do niego? Rozmawiamy z nim. Co to za panik baton? Jest gra. Ktoś nadużywa naszych przywilejów. No, ktoś nadużywa tego. Dalej z nim rozmawiacie? Oj, coś cisza się zrobiła, nie? No, trzeba patrzeć na przeciwny pas ruchu, czy nie uciekają. Kolega. Tak, przejedziemy sobie teraz tak tutaj powolutku, stary. Tutaj gdzie są, tak? Na czaty, tak, tu, patrz jest, na prawo. Jest Mustang. No, wszystko wiadomo, złe parkowanie tylko, tak? Czy on jest aresztowany? Macie dowody na to? Nie. Dobra, to jak nie potrzebujecie chyba tyle wsparcia, niech reszta radiowozów pojedzie na Paleto, bo napady mogą być kontynuowane, a tam niech ty, Rezer, kontroluj sytuację. My stoimy gdzieś za rogiem, ewentualnie będziemy reagować. No, musimy to, widzowie, mieć full control, także tam 10 radiowozów na taki mały region jak Paleto, to nie mogą tak stać. Ważne, żebyś ich Rezer rozesłał tutaj po Paleto i Sandy, no bo jak zacznie być drugi napad, no to wy tak szybko nie dojedziecie, macie ograniczoną liczbę ludzi, nie? A tu prawie cały wasz team był rozstawiony teraz. Dobra, jedźcie obserwować miasto. Bez sensu, żeby się gdzie dostali. Ostatnio był ten Mustang? On może jechać do miasta? Dalej stoi na stacji, jakby Rezer chyba z nim rozmawia. Wsi go po prostu na wylotówkę, my pojedziemy za nim motorem i wiecie, nakryjemy go na gorącym. No na razie to chyba trzeba go puścić, bo nie mamy nic z nim wspólnego. Rezer, jak to oceniasz? Jak to oceniam? No? Bo koleżka chciał sobie po prostu kupić wodę. Dobra, okej, to jedziemy dalej. Jakbyście go nakryli na napadzie, to wtedy miałby przerąbane, ale chyba mu się udało. Dobra, my zawracamy do Los Santos w takim razie, a wy tutaj bawcie się w tych rejonach. Minęło 7 minut i chyba mają jeden napad, nie? Jak nie dwa. A gdzie pojechał ten Mustang? W stronę Paleto czy w stronę Paleto? Zgadza się, w stronę Paleto. Aha, nie gadam. Patrz, Dawid, wezmę go czy nie wezmę? Nie, weźmiesz. O! Bo cholera. Karma wróciła. No i to szybciutko. Jakaś kradzież zgłoszona. Kradzież przy mnie jest. Gdzie dokładnie? Przy wlotówce środkowej. Dobra, my wracamy do miasta. Przy tym sklepie, co zawsze robili napady, Wander, tak? Grizzly, tak. Możemy do was podjechać na motorze? Szerzej. Mam niebieski Grizzly.
Dobra, to pójście za nim. Mamy 4 km tam. Myślę, że wy we dwójkę na razie wystarczycie, nie? Żeby reszta chłopaków patrzyła się, co się dzieje w mieście. Ja jadę w stronę miasta teraz z moim tutaj asystentem, także za jakiś czas dojedziemy. Ogólnie ten koleżka z Mustanga wysiadł na poboczu i chyba sobie poszedł na spacerek jakiś. No dobra, no to odpuśćcie go i jedźcie dalej. Jak nic nie robi, to nie ma czasu tracić czasu na niego. Jeżdżę na budowę. Ja samochód, jakaś babeczka to jest. Wyciągnął broń. Do Banshee szarego. Do jakiego Banshee? Szary Banshee, kabriolet. Dobra, jesteśmy już obok chaty. Jedzie w stronę wlotówki. Dobra, w stronę Los Santos. Dawid, zaznaczaj Dawid go. No na razie bez napadów, kurde. Słabe tempo się robi. Chyba jesteśmy za dobrze rozstawieni. Wander nadal kierują się na wylotówkę? Zniknął. Wydaje się, że nas w bambuku zrobił. Możemy sprawdzić tutaj, tak właściwie. Mogli zjechać na tą małą uliczkę. Ja bym został w mieście. Dobra, jestem w mieście. Okej, Wander jest teraz na lewo od nas, także mniej więcej tutaj byśmy musieli ich szukać. Okej, to szukamy Banshee. Tu jest szare Banshee przed nami, stary. Myślisz, że to jest to? Cholera, coś za ładnie jedzie. To było takie Banshee z żółtym paskiem? Nie, czyste szare. No nie, to kurde, jest... to blisko. Skręcił jak i pet. W środku babeczka, taki pet, niebieska koszula. No dobra, dobra. No nic, spokój na razie. Ja myślę, że oni się docierają, jakiś plan większy jest grany. Wiemy, że Lambo jest... Z szarym pasem. Z szarym pasem? Gdzie jesteście? No centralnie przy sklepie. Wyszła do nas jakaś kobiecina. Przy którym sklepie jesteście? Zróbcie tak, że jeżeli stoicie przy sklepie, to spróbujcie tak stanąć, żeby widzieć ten sklep, ale zarazem, żeby ją zachęcić do tego, żeby coś zrobiła, nie? Wiecie, o co chodzi? Musimy ich nakryć na gorącym uczynku, żeby zacząć słuchaj, łapać. Prowadzimy z nią dialog, ale to jest ta sama kobieta wedle opisu Wandera, co nam uciekała. Miała broń w ręce. I miała broń jeszcze w takim razie. I ukradła samochód, Grizzly. No i to Banshee. O, i mamy napad, 7 km. Tak jest, Sandy Shores. Ja bym tą babkę poobserwował na razie. Jadę tam, ale sprawdzę... 5 km, 4. Ja mam 6, więc 5 w sumie, to też daleko. O kurde. Drive mistrz. Tak to wyglądało. Jak z tym napadem, Sandy? Moi ludzie są na drodze 68, są niedaleko, jakiś kilometr, coś takiego. No dobra, okej. Ale na poboczu stało właśnie porzucone, mi się wydaje, albo zaparkowane po prostu Mustang, tak? Tam no żółty, to... który był na napadzie pierwszym. No to możemy zacząć się przyglądać. Słuchaj, jest obok Pacyfika w tej chwili, chyba skręciła. Dobra, jedziemy. Rockport Plaza aktualnie. W stronę samego centrum. Dobra, chyba widzę na minimapie, jadę za kimś. Obok galerii jadę teraz. Nasi skręcili teraz w prawo, w stronę plaży bardziej. Jakbyś jechał w stronę Weasel News. Wow! Tak, za Banshee. Szary Banshee z czarnym pasem. Bez daw. Kurde. Mamy raport, że zostało zgubione. Szare Banshee, tak? Tego szukamy, tak, dobra. Czarny pasek, szare Banshee, prowadzi kobieta w czarnych, krótkich włosach. Już tym razem koleżankę zatrzymujemy chyba. Na tak, poważnie. Tak. Ja szukamy jej, no. Szperam te uliczki tutaj. No tutaj czysto. Musiałem się odbić. Taktyczne odbicie. Ja jeszcze jestem po spotkaniu. Jest jakiś Banshee przed nami tutaj. Ale to jest czarne, cholera. Ale ej, babeczka, ciemne włosy. Jaki był skin tej babeczki wtedy? Shorty i miała japonki. Krótkie włosy. Taka. Takie japonki, ale owinięte jakby do ponad kostek, nie? I czarne włosy, nie, takie średnie. To nie to. No i średnica palca u stopy. Myślę taki srogi Jakub. Tak. 45. O, tutaj stało na skrzyżowaniu za nami też. Szare z czarnym pasem, ale chyba puste w środku. Mamy Pitotion, jest nasza ta. WT to jest motor, Ospek? Chyba tak. Motor... No to dobra, to jedziemy. Gdzie to jest dokładnie, Dawid? Zachód, autostrada. No my 3 km. No to pojechali na drugą część, więc mogą być napady na bank czy coś, nie? Słuchajcie, jest 24 minuty i jest mało napadów zrobionych chyba. Także... Bardzo mało. Także my zaraz przyspieszamy rozgrywkę, panowie. Zaraz nowy kod nałożymy i będziemy jeszcze bardziej ich ścigać. Stary, musimy przejrzeć lewą autostradę koniecznie, bo oni tam zdobywają nowe szybsze auta i myślę, że tam by było najlepiej popatrzeć. Dobra, to dawaj. Ja mogę ekstremalnie na nią wjechać, jak chcesz. No i to mi się podoba, tak? Patrz, bo ja mam przywilej, stary. Ogólnie mam taką teorię. Jeden pojedzie w tej chwili na północ z całej mapy. Kuszenie, że ktoś po plaży zasuwał, właśnie teraz wpadło. O, masz rację, stary, po tej plaży. Tak, to my blisko jesteśmy, to akurat. Ja się już rozglądam.
Kurde, myślałem, ja dzisiaj widzowie mam najgorszy skill w moim życiu. Naprawdę, dawno nie drive-mistrzowałem, jestem jeszcze trochę zmęczony po spotkankach, dlatego dzisiaj trochę wolniej reaguję. Chyba mamy ich na plaży, bez płuczy. Przesiadają się do jakiegoś pojazdu, właśnie mam info. Tak, ja właśnie tu podjeżdżam. Oni będą mniej więcej gdzieś tutaj, gdzie zaznaczyłem. Jeepa podobno się przesiadają. Okej, okay, szukamy Jeepa. Dobra, jeden Jeep, jeden motor przy plaży, jadą gdzieś w stronę bardziej koła. Nie jadą plażą. Dostaliśmy info. Zwalniam cię! No i co? Gdzie są? Jeden jedzie w stronę miasta podobno. Rozdzielili się chyba. Dobra, bo tu na plaży jest 300. Jedzie w stronę miasta. Ale jak w stronę miasta? Którędy? Bo nie rozumiem. Obok hotelu co był, jakiegoś, przejechali. Ty, ta info jakiejś z piątnicy jest. Właśnie, no właśnie, stary, wiem, no. Ktoś bejtuje chyba od ciebie, bo... Nie, w sensie, przed czymś tam zlupcają. Ej, tu mamy Jeepa, jedzie teraz mamy koło Jeepa, cmentarza. Mamy Bizona dokładnie, nie Jeepa. I będzie jechał koło cmentarza, tak. Aha, dobra. Wjechał teraz na teren, nie, w prawo. Dobra, jedzie szpital. Za dużo radiowozów, niech się większość radiowozów odłączy w takim razie. Niech jedzie za nim ta osoba, która za nim jedzie. I ja dołączam się tutaj chyba jeszcze z Dzikiem, tak? Czy Dziku, no. Ty za nim jedziesz i Wander? Gdzie jesteś się, Dziku? Jesteśmy na The Jetty, to jest to obserwatorium obok szpitala, mamy gościa. Obserwatorium obok szpitala? Jest coś takiego? Gdzie to jest? To jest chyba tu, gdzie zaznaczyłem. Puszczam strzał, możesz tu podjechać. Dawid, czemu łap mi ten strzał? Jest na punkcie, no, jedź tam. Napad! Zaznacz napad! Zawracaj, zaznacz! Słuchajcie, mamy jednego zatrzymanego w Bizonie teoretycznie, kujemy go czy nie? Uciekał. Tutaj ten sklep? Tak, prosto. Stacja benzynowa. Dobra, dojeżdżamy. Ospek potrzebuje info, czy kujemy jednego, bo zadupcał przed nami, uciekał. Nakryliśmy go na gorącym uczynniku i wysiadł nas z bronią. Może coś mieć przy sobie, my dojeżdżamy na ten sklep tutaj, ale cholera, zrobiłem bączka, więc pewnie mi uciekł. Boże. Jest tu coś? Too late. Kurde. Dobra, Ospek, to my puszczamy tego jednego. Nie mamy na niego nic mocnego. Kurde, jest 20 minut, a my ich ani razu nie mieliśmy. No my mieliśmy Ospek, tylko czekałem na info, co robimy z gościem. A puściliście go? No tak. Kurde, dobra, bo jechałem, tu się zajarałem. To nie będziemy go trzymać, nie? Dobra, no trudno, to teraz... Teraz jeszcze noc. Teraz każdego podejrzanego łapiemy. Ale mamy opis obydwóch osób, mamy taką kobitkę w średnim wieku i mamy czarnoskórego mężczyznę w białym podkoszulku. Dobra, okej, jestem ciekaw, gdzie pojechał ten z napadu tutaj na ten sklep. Nasz oponent właśnie wyjechał z parkingu, kieruje się w stronę cmentarza. Dobra. I za dupca wyjeżdża jakimś szarym pojazdem wyjechał. No to ukradł auto, Ospek, haltujemy go? Dobra, niech cię na nim rzuci Dziku, niech go postresuje trochę. Dobra, lecimy za nim. Chyba, że Dziku jesteś na tyle sprytny, żeby dać mu teraz przestrzeń i nakryć go na gorącym uczynku, stary, go dupniemy wtedy. Za późno trochę, ale udaję, że go nie widziałem. Spróbuj go tak, stary, zbakabacić, żeby go nakłonić na to, żeby zrobił napad, a nie tam... Jeszcze... Double T mamy. Dobra, to gdzie? To jest ta babeczka, jedzie w Great Ocean Highway do Peleto, w stronę Sandy. Okej, to lewa autostrada jest. Na autostradę jechali? Lewa autostrada, GOH. Są tam, obydwoje. Dobra, no to jedziemy. Tylko jeden jest w aucie i będzie się kierował w stronę Los Santos, więc przykryłbym jakiś bank. Ale którą, czekajcie, bo wygadacie jedną w Paleto, a potem nagle w Los Santos, ja się gubię. Dzielili się. Jeden został na wylotówce, a drugi pojechał Double T w stronę Sandy, przez GOH. Dobra, trzymaj się, Dawiczon. Moi ludzie go mają jakby coś, śledzą go. O kurde. To Double T? Dobra. Żyjemy? Tak. My jedziemy za tym takim sedanem rodzinnym szarym. A ty go widzisz, Dziku? Nie widzę go, wiesz, ale był w okolicy i zaraz będziemy podążać jego tropem pewnie. Wraca do miasta z powrotem po plaży, jakby co ten Double T. Od mola możemy go zajechać. Jak po plaży, jak tu nie ma jak przejechać? Wjechał tu na plażę, czy co? Jedzie od Paleto, podobno. Mamy tego sedana rodzinnego, mamy go. Gdzie jesteście? Nad nami. Go zatrzymywać przy motelu. Ewolutowa jedzie. Dobra, to do drugiej strony zajeżdżamy. Strzały. To nasze, gdzie jesteśmy? Macie go zatrzymanego? Mamy to samego gościa, ukradł furę. Może przebić nasz oponę paralizatorem? Czekajcie, a dajcie mu jeszcze chwilę przestrzeni, ale nie puszczajcie go z naszych kleszczy. On jest sedanie, tak? Jest w takim, sport suwie. Dobra, to przytrzymajmy go tak, żeby sam wysiadł się poddał. Nie oddawajcie strzałów na razie, żeby to nie była prowokacja. Jak on strzeli, to wtedy go załatwimy. Ile nas jest? Tu jest to? Ja dojeżdżam. To jest to. Dobra, teraz możemy cię go do ściany. Zamknijcie go.
Boksa go. Tak, tak, musimy go wcisnąć w jakiś róg, zboksować, tak żeby... Stajzowałem go w aucie. Dostał strzała i nie mógł prowadzić przez chwilę. Powtarzam akcję zaraz. Tylko taser. Pituję go. Dobra, dawajcie, pitujcie go. Dobra, prowadzimy pościg, stary. No, lekki kraksa, stary. Dawajcie za nami. Tylko nie bitujcie mnie, bo ktoś mnie już pituje. Udaj się, ja na napad, odpuszczam wam ten pościg. Mam kilometr 200. On już jest dyntka, stary. Ale go przytrzymałem! Kurde! Mamy go tu, leży na dachu. Brać tasery. Czekaj, aż wyjdzie. Dostał z tasera, leży tu gdzieś. Tutaj, mam go. Masz go? Kuć go. Mamy go. Kuć go i na komisariat. Co się u was dzieje? Mamy, nie złapany, tak jeden złapany, wjeżdżamy na komisariat. Do radiowozu mi go dać, wjeżdżamy go. A wy szukajcie drugiego. Puszczony, nie widzieliśmy gościa, przynajmniej ja info nie miałem. Dawajcie tu do... tutaj, tak. Dawiczą, siadaj. Dobra, wjeżdżamy go na komisariat. Jeden wraca do Sandy, jest na wylotówce. Gdzie jest najbliższy komisariat tutaj? Chyba tutaj na... w centrum, nie? Ten tutaj na prawo. Tips, no? Tutaj. Dobry wieczór, pan. Ja miły jestem. Może i zrobiłem kilka rzeczy w życiu źle, ale jestem przynajmniej miły, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w naszym pięknym, wesołym radiowozie. Chyba ja bym panu chciał tylko powiedzieć. No troszeczkę się nawywijało, ale ja chcę się z panami dogadać, kaucy zapłacimy, ja nie chcę stwarzać problemów, tutaj jestem jakieś? Dobrym. To dobrym tam moi ludzie widzieli tego chłopa, który uciekał. No dobra, no to czekamy na kaucję i może pan wyjść. Z miłą chęcią uciekał, się dogadam, proszę pana, no jeśli moglibyśmy tutaj się dogadać z tą kaucją. Tak. I sprawnie, bo zależy nam na czasie, bo na wakacje z rodziną miałem lecieć właśnie. No słuchaj, 30 000 dolarów, tyle macie za nim pościg jakikolwiek. Nie ma problemu, zapłacimy kaucję, chcielibyśmy tylko, żeby procedura jak najszybciej się skończyła. Już dojeżdżamy na Mission Road, także tam możemy dopiąć procedury. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie musi się pan stresować, ja będę się tu słuchał, wszystko zrobimy jak należy. My się niczym nie stresujemy. Nie stresujmy się. A kolega jest na innym komisariacie w mieście, on tam puści przelew jakoś. Będzie się wszystko zgadzało. Dobrze, już dojeżdżamy. Przelew, proszę mi przekazać, że przelew będzie możliwy za 2 minutki. Ja powiem kiedy, okej? Okay? Dobrze, dziękuję panie Władzo. Dobra, mamy Reziego. Słuchajcie, Rezi będzie wpłacany na innym komisariacie, będzie wpłacana kaucja, także będzie miał minutę na odjazd, rozumiecie? Chyba że weźmie radiowóz, wtedy niwelujemy czas oczekiwania. Rozumiecie? Tak. Dobra, my dajemy ci masz minutę na ucieczkę. Za minutę się za tobą puszczamy, także obok flek jest masz minutkę. Dziękuję bardzo. Przelew za chwileczkę będzie dokonany. Ale to robi jeden, jednego let's mamy. Go. Uciekaj. Słuchajcie, puściliśmy tutaj złapanego, wpłacił 30 tysięcy, ma minutę, żeby uciekać. Chyba że weźmie radiowóz, ale na to się nie zapowiada, także... A skąd ucieka? Z Mission Row, ale ma minutę, więc za niego się nie łapcie. Takie są zasady, także za minutę będziecie mogli dopiero zacząć z nim działać. Jak zrobi napad, to wtedy możemy go ponownie łapać. Jak z tym drugim napadem? Zostało 12 minut. Są w Sandy? Ale to nie wiem. Sandy chyba. Tak, widzowie, się łapie. Tak się łapie, po prostu. Zwróciłeś może uwagę, w którą stronę pojechał? Nie, właśnie ja na to nie patrzę, bo chcę być fair, wiesz? Więc także ma to minutę. Co z nią zrobi, to jego sprawa. W zasadzie ta minuta się już teraz skończyła, także jak coś odwali, to mogę go łapać. Ogólnie ten chłop został w banku. Tak? Możemy zająć się centrum. Strzały są? Gdzie jest ten bank? Bank Fleka na drodze 68. Jak tam sytuacja, bo my jesteśmy już dość niedaleko, widzę dalej strzały. Nasi żyją, jest w środku banku chłop i czeka. Imo, to jest dywersja, chłopaki. To tam będzie gdzieś bank na paleto, więc niech tam ktoś jeden pojedzie. Niech się rozdzielą jednostki, ja tam już dojeżdżam do tego napadu, jeden radiowóz mi wystarczy, w czwórkę go załatwimy. Tylko ja niech się reszta rozgałęzi, Wander weź tam też... Dobra, ja z Wanderem zostaniemy, niech reszta jedzie. Tam są? Ej, za dużo radiowozów, niech te radiowozy się rozjadą. Rozjeżdżacie się. Powinniśmy strzelać, bo rzucą w plesze tutaj smoki. Dobra, odsuńcie się. Odsuńcie się. Niech dwa radiowozy już jadą dalej, to może być dywersja, my się tym zajmiemy. Dobra, byliśmy tu pierwsi, to zostajemy. Jedź, Wander mi pomoże. Może czas przerwać ten napad i się poddać, co? Proszę panią, porozmawiajmy. Słyszysz? Chyba czas się poddać. Możesz odłożyć te granaty i zacząć uciekać. Jak nie wyjdziesz do minuty, zaczynamy rzucać flesze i smoki, cię aresztujemy siłą. Wow, strzały? Wow, spokojnie. Jestem. Wander, flashba, wal tam flashbanka. Wal mu tam. Wchodzimy! Na ziemię! Wracamy do miasta, 2 kilometry. Rączki, już. Na co to jest napad? Już, bo zaczniesz strzelać. Stacja. Dobra, Dybera, jest na fleszu, tak kuć. Kuć. Kuj. Ale nie mnie.
Dziękuję. Na komisariat do Sandy, Wander, zabierz. I się dogadaj. Mamy jednego, szukaj drugiego. Szukamy drugiego. Jest gdzieś w mieście, jesteśmy tam. Tą babeczkę na komisariat do Sandy jak najszybciej. Czy transportować ją, czy... Dobra. Tak, zawieź ją, tam się może wykupić. Jedźcie do miasta, ja ją zawiozę. Dobra, my wracamy. To weź ode mnie z rodywazują. To jedź, jedź z nią, nie trać czasu, jedź z nią czasu, jest mało czasu, jak najszybciej jedzie. Dobra, włączam Dawidzą, tutaj mamy... Już dwójkę złapaliśmy, stary, tylko nie w tym samym czasie. No, kurde... Słuchaj, mam plan. Możemy podjechać do centrum. Zobacz, jest całe puste teraz. Jest tam na razie cichu, mamy czysto. Ale w Sandy byłyby prawie wszystkie jednostki. Musimy tam szybko pojechać, bo mi się wydaje, że tam będzie. Czy są jakieś jednostki w Sandy? Ja jestem blisko. A w Paleto? Jeżeli nie ma nikogo w Paleto, to niech tam rezerw od ciebie ktoś jedzie, bo zostawiliśmy pusty region. To jedźcie jak najszybciej. My się gdzieś pomiędzy zaczęjmy, Dawid. Jakieś wylotówki, chłopie. To na pewno trzeba obstawić, bo on może też próbować... Cholera, ciężki temat. No nie, no centrum po prostu trzeba obstawić. Chłopaki... Mamy zatrzymanego freeway. Wyjazdówka będzie wyjeżdżał, to jest jakiś sedan i zadupca przed naszymi. Dobra, a gdzie dokładnie? Autostrada, wyjazdówka z miasta. Jak wyjazdówka, która środek, lewo, prawa? Prawa strona. I jest jedna, to jest ta główna taka. Aha, tu pillbox, jedzie. Pillbox. A, ale pillbox, wjeżdża na kasyno. Wjeżdża na pillbox dopiero? Już mijają kasyno. Dobra, ja jestem tu w okolicy, to się dołączę. Będzie tutaj jechał. Jestem bardzo blisko. Pani klientka, pani zatrzymana mówi, że będzie wykup. Że mąż przyjedzie do Sandy wykupić panią. Dobra, okej, no to jak wy zapłaci, to wypuszczaj. Jestem, dobra. Jedzie. Jest on. Wiem, widzę. Jedzie dalej. Jedzie w stronę Sandy. Kurde, wjechałem, stary, coś we mnie wjechało. Czeka do dziupli najprawdopodobniej. Mają jeszcze 6 minut, łapiemy go. A wiemy, gdzie dziupla? Ja myślę, że gdzieś w Paleto, nie? Widzicie go, czy uciekł? Lewo na rozwidlenie, Tutaj? Jedzie. Lewo, cały czas. Tak. Od Sandy teraz jedzie. Pod prąd jedzie jakby. Jak na więzienie by się jął. Dobra, zjechał z autostrady. Gdzie dokładnie? W lewo. Przy autostradzie... jak na Lafuenkę byś jechał. Dobra, okej. Okay, jedzie tą dużą górą obok więzienia, już go tutaj zawijać będę. Widzę. I strasznie mi ten SUV zmula. No słaby jest, cholera. Coś nowego trzeba znaleźć. Do szopy wjechał, gdzie jest teraz? Dobra, tam prosto, okej, okay, dobra. Wywalił widzę, się gdzieś, widzę, jesteśmy widzę, na budowie widzę. Zaraz. Jedzie do widzę. Sandy. Ja pierdzielę. Wjeżdżamy zaraz chłopie, na ja tu chciałem 68. Wykręcić teraz, widzisz? No to dobra. Dobra, jesteśmy pierwsi. Dobra, możemy go tu domykać. Domykam go z prawej. Na spokojnie, bo on strasznie uderza po bandach. On się sam zaraz załatwi. Trzeba go tylko przymknąć. Dojeżdża. Dobra, jestem centralnie za nim. Mogę go tejzować jak coś? Nie, czekaj. Zamkniemy go. Niech jedzie. Ale tu przyspieszymy. Dobra, to są ostatnie... Próbował mnie zramować. Dobra, jeżeli będzie jeszcze raz próbował, to wtedy taranujemy. Taran. Próbował. Dobra, taran. Tak, strzały. Nie strzelajcie, my możemy go zatrzymać bez broni. Błaźnimy go. Ale możecie zacząć go pitować, już jest zbyt niebezpieczny. Mogę już? Dobra. Spituj go. Tym motocyklem, wow. Elegancko. Dobra, teraz pit. Zamykać go w boks. Jest. Bam. Paralizator w ruch, ospek, czy jeszcze nie? Jak wysiądzie, bo jeszcze może coś stworzyć, zamknijcie go. Zamykamy. Dalej ucieka. Teraz. O! Zaraz mu to przestanie jechać. Dobrze, domykamy go. Dobra, ucieka pieszo. Taser. Dawajcie go, taser. Nie przejeżdżaj, tylko taser. Przy mnie. Zatrzymaj. Za skałami, wraca do auta. Leży. Taser. Mamy go. Dobra, kajdanki na komisariat. Kto wziął helikopter bez zgody? Co to za helka? Właśnie nie wiem. Ale on ma normalnie tego. Bardzo spokojny jestem. Ja chciałbym porozmawiać. Proszę pana, to nie wyglądało na spokojne zachowanie. Ale broni nie wyciągnę, a panowie tu strzelałem jak dzicy. Nie trzeba siły przymusu tutaj robić. To były tylko taserki, przyjacielu. Takie dla zabawy. Proszę go przejąć tutaj, aspirujący Dawid Członowski. Nie dostałem kajdanek z komendy. O kurczaki, no dobra. Panie władzy, jak pan widzi, ja spokojnie stoję. Ja uważam, że kajdanki nie są potrzebne, ale jak pan uważa, no? Dobrze, mogę ci tym razem zaufać i rozkuję cię, ale wsiadasz ładnie. Oczywiście, wejdę do samochodu. Który samochód? Ten czerwony? Czerwony, zapraszam. A panowie, ja bym chciał tylko dopytać, dlaczego panowie strzelali do helikoptera, który nad nami był? To było oszust. Słuchajcie, drugi podejrzany jest bardzo blisko nas, najprawdopodobniej gdzieś wsiada obok komendy. Czy nie wsiada? Oj, dostałem seria, co to jest? Dostałem.
Skąd? Gdzie je, chłopaki? Pomarańczowy radiowóz. Pomarańczowy radiowóz jest drugi złodziej, łapać Przepraszam, go! Przepraszam, panie komisarzu, niech się... Gdzie oni są? Spierdziela na tego, autostradę. Na wylotówę z Sandy. Jak coś, ja mam drugi radiowóz pomarańczowy, także mnie nie bijcie. Satelita, Wander, zmień lepiej kolor. Satelita obok więzienia, tam był ostatnio widziany. Dwóch jest w jednym, pomarańczowym. Gdzie są? Zdupcałem na Sandy, okolice Sandy. Ale ktoś ich widzi? Nie, zgubiłem. Kurde, ale nas wykiwali widzowie! 10 sekund, od teraz nie mogę robić napadu, będą uciekać do dziupli. Dziuple mieli w Paleto, nie? Paleto mechanik mi się wydaje, wiecie? Dobra, zamykamy Paleto, szybko. Jechali przez Zenkudo, chłopaki, jadą przez Zenkudo na 100%. Zamykajcie Paleto. Wszystkie drogi, wszystko, nie puszczamy nic. Ktoś jest w lesie, w Paleto też może tam wyjechać od tartaku. Mogą tam się też przemieścić. No my jedziemy jak najszybciej. No nie popisali się. Ale szukamy. Trzymajcie Paleto, gdzie oni są? Nasi trzymają mechanika, może zajrzyjmy gdzieś tutaj, kurczę, blisko rzeźni może. Zobacz rzeźni. Ja bym tutaj, stary, trzymał tego kurę. Tak. Wiesz co, ja bym tutaj stanął tak, żeby widzieć, jak dojeżdżają. Tak. Po cichutku. Jedzie coś? Kolczatki mamy tutaj, na przeciwnym pasie. Centrala policji. Halo, już dzień dobry, witamy serdecznie. Ja mam, o kurde. Ja mam taką sprawę, bo proszę pana... My byśmy się chcieli dogadać. Tak, zagraliśmy troszeczkę nie fair. To panowie nie sprawdzili, czy weszła kaucja za mnie. Tak, przelewy. Ona nie przyszła. No właśnie. No i chcemy się, że tak powiem, iść na ugodę, tylko musielibyśmy wybrać lokację, w której spotkamy się i przekażemy pieniądze za kaucję. Co pan na to? To jest nasza propozycja. No dobra, ale czekajcie. I topór wojenny zakopujemy. A potem jedziemy do domu. Do domu? Jakie miejsce chcecie wskazać w takim razie? Patrzy ktoś kurczakowo, nie? Możemy mówić pod bazą wojskową. Mamy dość blisko. Baza wojskowa, dobra, to słuchajcie. To spotkajmy się pod tą bazą wojskową, ale jesteście wtedy we dwójkę, tak? Ja się mam zjawić sam czy z kim? Tak, no my byśmy chcieli tylko liczyć na pana uczciwość. My też uczciwi jesteśmy, dlatego dzwonimy do pana. Będzie to wymiana na moście do bazy wojskowej. Mój tutaj szanowny kolega pójdzie z walizką pieniędzy. Okay. Pan pójdzie ją odebrać, potem wraca do samochodu i się rozjeżdżamy w dwie strony. Mam być sam, tak? Bardzo prosimy. I proszę nie obstawiać snajperów na górach, będziemy... O, z pana jestem centralnie za bazą wojskową na górkę. Chcemy być tutaj fair. No dobra, nie będę nic obstawiał. Aczkolwiek nie podoba mi się to, że mnie oszukaliście. Ja cię wypuszczam was z komisariatu. Kurde, miałbyś. Ale ty... wie pan co, no, czy ma pan możliwość wyboru właśnie. W ogóle jakąś tutaj? My tutaj sami dzwonimy dobrowolnie, proszę pana. My chcemy po prostu ten topór wojenny zakopać. Ja będę pod bazą wojskową za minutkę. Dosłownie za tyle. A czyli przyjmuje pan ofertę? Przyjmuję. Zakopania toporu wojennego, tak? Czekajcie, wy chcecie mnie w coś ugrać, kurde. Za pewni jesteście. Przyjadę się z wami spotkać, pogadamy na miejscu. Dobrze. Do usłyszenia. Słuchajcie, ekipa, coś tutaj nie gra. Oni powiedzieli, że nie wpłacili kasy za kaucję i chcą, żebym tą kasę teraz odebrał tutaj na moście przy bazie wojskowej. Pojadę tam, ale czuję, że to jest wielki skam i nas oszukali. Oszukali nas perfidnie. Także słuchajcie, zrobimy akcję bycia trochę nie fair. Porzućcie swoje radiowozy, większość z was, i wsiądźcie do aut cywilnych i udawajcie pedy, kiedy ja się będę przemieszczał przez tunel, przez most, okej? Okay? Pewnie. Zagramy w ich grę, są cwaniakami, my też przycwaniakujemy. Stary, ty jesteś na tym moście? Wjeżdżam do tunelu właśnie teraz. A, jak coś, widzę ich. Gdzie są? Takim... Beth Injection chyba to się nazywa. Ale to są w tunelu, są? Nie, są na moście przed bazą wojskową, tak. Dobra, jak mówię. Dobra, jesteście w tych cywilnych autach? Tak. Dobra, to niech mnie tutaj osłania to cywilne auto jedno, ja już wjeżdżam. Możemy za pleców im podjechać. Poczekaj, jeszcze nie, dam ci znać kiedy co jak, bo ja nie wiem o co tu chodzi, ale będziemy czuwać. Dobra, jedno cywilne za mną jedzie, drugie drugiej strony. Stańcie gdzieś na stacji cywilnym, jadę. Gdzie są na tym moście? Bo nikogo nie widzę. Na moście stało jakieś auto, widziałem. Jesteś na, tak, na betonowym moście. Widzimy ich, ktoś się porusza tam. Ja też jadę, nic nie widzę, gdzie oni są? W środku centralnie stary mostu. Widzę, normalnie ktoś się porusza tam w jakichś czerwonych pantoflach. To ja jestem. Aha. Może nie o tym moście mówili? W czerwonych pantoflach mówisz, że się poruszasz? O, z pana, a czym na ten most przyjechałeś? Czerwonym radiowozem. Nie no, my tu mamy dwa poruszające się obiekty. To ciebie nie ma, jesteś na złym moście. Na którym? Betonowy, stalowy. Pod Zenkudo. No to jestem pod nim. Dałem ci skrzynkę. Tutaj, strzał poleciał.
A, tamten taki mały, dobra, jadę. Jesteśmy im na plecach, stary. Zaraz będę. Wjeżdżam na ten most. Uwaga, nie mogę teraz się kontaktować. Jakby nie mogę, wjeżdżam tak. A Ospano, szybka piłka, może kolczatki za mostem, na ich plecach. Panik batona włącza, jak będzie się coś działo. Będę was potrzebował. Teraz w lewo i oni są tam bardziej na środku, widzisz? Włączam panik button, jak będzie zadyma, okej? Okay? Pozostajemy w kontakcie. Dobra, przesiądź się na kierowcę. Dobra. Pamiętajcie, panik button, jak się coś zacznie i wtedy wkraczacie, więc bądźcie daleko w okolicy. Już raz nas wykiwali. Dobra, idziemy, widzowie, ciekawe. Trzeba dosyć blisko w razie co. Już nie będę gadał przez radio, żeby nie było. Okej. Dobra, idę tam. Coś mi tu śmierdzi, kurde. Cześć, dzień dobry. No chcieliśmy być fair i uważamy, że oferta jest no jak najbardziej ewentualnie przyswajalna z pana strony, no bo moglibyśmy nie oddać pieniędzy i mieć większy łup, ale chcielibyśmy z panem się dogadać tutaj w ramach wsparcia policji, to nie musi być oficjalna transakcja, wie pan o czym mówię, i te 30 tysięcy panu byśmy w tym momencie wręczyli. No to wręczcie mi te pieniądze. No dobrze. To skoro zalegacie. Więc symbolicznie przekazujemy 30 koła. Proszę bardzo. Czy rzeczywiście w tej walizce jest tyle pieniędzy? No myślę, że może nam pan ufać, no sami zadzwoniliśmy, się zgłosiliśmy, nie? Płacimy kaucję, którą powinniśmy zapłacić, a której nie zapłaciliśmy. Dobra. Więc uznajmy to, że to jest na poczet pana wygodnej kieszeni. No dobrze, czyli to mamy za sobą, pieniądze są, że tak powiem, uregulowane. W takim razie, tak. Co teraz żądacie w takim razie, skoro zachowaliście się fair, chyba no, chcielibyśmy coś w zamian. Topór wojenny zakopać. Czyli rozumiem, chcecie bezpieczny powrót, tak? Dokładnie tak. Dokładnie na to liczymy. Przynajmniej na takie momencie, tylko muszę tu z partnerką się dogadać. Pan pozwoli. Ej, cofnij, białym. Halo, kto to? Ej! Nie, no takiej umowy nie było. Co to za łeb? Moi ludzie nie wiedzą. No to teraz pięknie. Oszukali nas, nawet nasi ludzie. Jeszcze raz? Nic. Odwołać tego parszywca. Zwalniam go. I dziękujemy go. Za kooperację. Do widzonka panu życzymy. Do widzenia. 30 sekund macie. Raz, dwa, 30? Trzy. Żartowałem! Dobra, macie 5 sekund i za 10 sekund za nim puszczacie. 10, 9, 5, 4, 2, 1. Łapcie ich. Na lewą autostradę jadą. Cieli 30 sekund. To mogli płacić w czasie. Dostałem do moczarów, oni mają bazę na moczarach. Łapcie ich. Wszyscy łapcie ich przed nimi. Tazery w łapę. A nie już gnaty? Jak zaczną strzelać, dzisiaj no tylko tazery. No tylko dobra. Tazery. A mogę im w oponkę strzelić? Jestem centralnie za nimi. Jak strzelisz tazerem, się uda, to okej. Okay. Widzę, że ktoś padł do wody. Dobra. Jak coś, jestem bagna. Cały czas na pościgu. Dobra, my dojeżdżamy. Na wyciągnięcie są. Na prawo. Przejechali przez ten? Najprawdopodobniej tak. Patrz jak się wyjeżdża, stary. Skakują na autostradę. No właśnie. Dobra. Dawajcie za nimi. A miałem wypadek. Przejeżdżałem przez tunel obok Zenkudo. Ten na lewej autostradzie. Gdzie oni są? Za nami, wjechał w góry. Gdzie wjechali oni są? Wjechali w góry. Tu, chyba strzały oddali. Tu. Idzie w ogóle od nas jakimś undercoverem. Tak, strzelają do nas. Dobra, widzisz ich, Dawiczon? Tak. Dobra, są strasznie wysoko, dobra. Ja zjeżdżam na drugą stronę góry, żeby tutaj przykleszyć, jakby chcieli zjeżdżać. Tu są, masz na GPS-ie. O, z maszynówy walą. Maszynówy? Skąd maszynówy? Idziemy na paleto, cały czas plażą. Prawo skręcaj, dawaj, skacz. Są tu, na dole. Dobra, widzimy ich. Jak strzelają do was, też można zacząć strzelać. Nawalali z grubej rury. Widzimy ich. Tu ktoś przejeżdżał. Wychodzą. Jeden nie żyje. Drugi wsiada. Dawajcie go. Po kołach mu. Po kołach go, dobrze. Spitujcie go. Mogę go zabić? Ja z banderem rozwalił mi motor. Mam czysty strzał, mogę go zabić jakby co. Jak nie przestaniesz strzelać, to zostaniesz zastrzelony. O, poddaj się. O. Odłóż broń. Drzewie. Ej, no zakujcie. No nie mam Stój. Kajdanek już. Nie macie kajdanek, no to może ja się zwinę, na razie. Nie. O, stary bander. Nie puszczajcie! Zakujcie! O, dobrze, mamy w końcu. Gitara. Moi drodzy państwo, policja okazała się być dzisiaj po prostu nie do zatrzymania. Jak tam porobili nas. Mieliśmy jeden moment. Jeszcze mnie stę.
Dogonił mnie wreszcie, mam. Należało się, należało się. Tak, zgadliśmy dziuplę. Znaczy, na samym końcu w sumie zgadliśmy tą dziuplę, jak zaczęliście uciekać w stronę paleto, mówię, kurde, albo moczary, albo właśnie tutaj mechanik w paleto. No i mechanik w paleto wypadł. Ale muszę coś powiedzieć, kurde, wy strasznie kombinowaliście, szczególnie muszę się przyznać do błędu. Ja stałem jak pantofel i prawie zginąłem, bo ktoś chyba z was się przebrał za policjanta i mnie postrzelił w ogóle. Ej, no właśnie. Ja nie chciałem, kurde, mogłem dociągnąć jeszcze kilka strzałów. A tu chodzi o tą sytuację z helikopterem i tym, jak zaczęliście wszyscy strzelać, nie? Tak, bo jeden z naszych wykonał zły rozkaz i musieliśmy się z nim inaczej zająć. No. Tak patrzę, jestem skuwany i nagle wszyscy policjanci na helikopter. Sobie myślę, czy to jest moment, kiedy powinienem uciekać? Właśnie, a jaki stan konta macie, by the way? Jaki mieliście? $0, a mieliśmy prawie 100 tysięcy. Wow, no. To kurde, w końcu utarliśmy nosa tak naprawdę, bo zawsze docieraliście do dziupli i nas robiliście w ciula. Dzisiaj pierwszy raz chyba wygrywamy. Nie, drugi raz, jeszcze Wikę. Drugi. A, no tak, zapomniałem, drugi. Remek dołączył do Wiki i, chociaż nie wiem, miałem 30 tysięcy. Ktoś tam miał 0. No nie dowieźliśmy. Piszcie, kto ma być kolejny, załatwiamy. Dzięki, Ospek, trzymaj się. Jasne, na razie, hejka. Yo, yo. We'll be right back.